Minecraft Classic. Jak to w ogóle wyglądało? Jak wyglądała wersja Minecraft Classic 0.0.11a? Przede wszystkim, jeśli chodzi o budowanie i niszczenie bloków, wyglądało to nieco inaczej. Przykładowo, jeżeli mieliśmy na przykład stawiać albo niszczyć bloki, jeżeli mieliśmy taki kwadracik świecący bardziej wybrany, to znaczy, że mogliśmy niszczyć bloki. Jeżeli natomiast kliknęliśmy prawy przycisk myszy i mieliśmy nasz bloczek, to tu, gdzie się wyświetlał, mogliśmy go postawić. No dobra, a jak się wybierało bloczki? Klawiszami 1, 2, 3, 4 i 6. Tak, to właśnie były wszystkie bloczki. Kamień, dirt, cobblestone, deski i sadzonka. Sadzonka naprawdę wyglądała tu upiornie i mi się w ogóle nie podobała. Natomiast deski też były takie prymitywne właśnie. No ale cóż, to były początki. I mogło tak rzeczywiście być, że deski na początku były takie bardzo proste. No nic dziwnego, trzeba było od czegoś zacząć. A jeżeli chodzi o teksturę na przykład cobblestone'a, to była też troszeczkę inna nawet niż na Minecraft Alpha. Była też dużo prostsza, ale już nie taka jak na Minecraft RD czy Cave Game. W ogóle na początku cobblestone to był z niego zbudowany świat, tak jak potem był zbudowany z kamienia. Następna rzecz. Mówiłem już, że ta wersja jest naprawdę bardzo prosta. I rzeczywiście tak jest. Nawet gdy się dokopiemy gdzieś bardzo głęboko, jak widzicie, można było bardzo łatwo wylecieć za świat w ten sposób. Co więcej, jest to oczywiście dopiero początek fazy klasy. Wybrałem akurat tę wersję właśnie ze względu na to. A jak tutaj w ogóle budować? W jaki sposób zbudować tutaj coś, co by nas może nieco bardziej interesowało? Cóż, przede wszystkim, moim zdaniem, najłatwiejszy materiał na tej wersji to był bruk. Tak więc, jeżeli mieliśmy wybrane niszczenie, trzeba było kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać stawianie bloków. No i można było sobie budować tutaj przykładowe byle co postawiłem. O, jak widzicie, można było sobie taki mały dom budować. Ale raczej nikomu by się nie chciało grać dzisiaj na tej wersji, ponieważ nie było tutaj w ogóle możliwości zapisania świata. Nie było możliwości zapisania świata, prawda? No tak, ale świat się gdzieś tam jednak zapisywał. Gdzieś tam był zapisany i kiedy gracz ponownie wszedł na tę wersję, to wtedy miał swój świat i mógł sobie na nim grać. Kolejna rzecz, o której pewnie wiecie akurat, to są te biegające Steve'y, tak wymuchujące rękami. O tutaj, próbowaliśmy czasami złapać takiego Steve'a, ale nie na odcinku. Można na tej wersji robić pułapki na takie Steve'y i one wyglądają właśnie tak. Takie dołki, jak na Alfie dołki, na Creepery, tylko tam woda jeszcze. Następna rzecz, jak pewnie zauważyliście, mamy bardzo dużo FPS. Wynika to z tego, że ta wersja była jeszcze właśnie bardzo prosta i niewiele tutaj było rzeczy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Powiedziałem już bardzo dużo o tej wersji, bo niewiele można o tym mówić, ze względu na to, że jest to bardzo proste. Tekstury już są trochę inne niż na początku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i udostępniajcie linki. Jeśli film się podobał, piszcie pomysły na następne filmy. Cześć!